Witam bardzo serdecznie, jesteśmy na Box PvP. Dzisiaj szybciutki odcinek, żeby było, że coś wrzucam między ten piątek, sobota, niedziela, jutro nie muszę się uczyć. No, testy. Więc niedziela nie będzie. Zobaczcie, jesteśmy na Box PvP, na Craftence, polecam wam serwer. Już byliśmy na Craftence na Free Build, ale teraz jesteśmy na Box PvP. I tutaj mamy najlepszy graczy. Mam swój Ender Chest i w Ender Chestie mam najlepsze rzeczy. Ja wam wytłumaczę, o co tu chodzi dla tych, co nie wiedzą. Mam Netherite już, bardzo dużo tego Netherite, złoto i mam strasznie dobry kill-off. Gdzie on jest? Tutaj jest. Wydajność Enchant Level 29 i szczęście Enchant Level 24, niezniszczalność 9. I to bardzo szybko kopię. Dla przykładu sobie pójdziemy zaraz na dół. Można, słuchajcie, iść tutaj, tam jest strefa PvP. Ja wam pokażę elegancko. Z tym kill-offem nie mogę wychodzić poza linię, bo jak mnie dropnie ten kill-off, to będzie źle, bo on jest strasznie dobry. Więc idziemy, tutaj jest taka strefa i netherite się zdobywa ciężej, ponieważ trzeba tam lecieć, a tam jest strefa PvP, więc jest dosyć groźnie. O, znikły właśnie, chciałem zebrać. No i tutaj zbieracie na przykład dla przykładu diamenty. Pyk. Ja to zbieram tak szybko, bo mam właśnie ten kill-off i żeby wykopywać szybciej ten kill-off, zaraz wam pokażę, co zrobić. Niech będzie, że wypełnimy sobie cały ekwipunek diamencikami. Wystarczy. I idziemy ukośnik spawn. Możecie tutaj kupać jeszcze więcej ród. Przepraszam. Tam jest strefa VIP, tutaj więcej takich rzeczy i tu możecie spadnąć sobie. Dla przykładu to jest taka dziura i zaraz do niej wpadniemy i tam się pojawimy. Tu jest jakaś bezpieczna strefa. A, to jest warp kopalnia. Co to jest, ukośnik warp kopalnia? Kopalnia. A, że tutaj nas teleportuje po prostu chyba. Dobra, ja też się tutaj nie znam, ale na Box PvP swoją drogą grałem, bo to jest naprawdę ciekawe, serwery są w ogóle wszędzie. I sobie możemy zamienić na bloczki teraz diamentowe tutaj. Zobaczcie, teraz powkładamy to wszystko i będziemy mieli staki bloków jak z... Pyk. Staszki bloków i zaraz je przerobimy sobie na pigułki, które przerobimy na kryształy, a z kryształów przerobimy na jeszcze coś bardziej wartościowego. Pyk, pyk i pyk. Elegancja Francja, mamy bardzo dużo bloczków. Teraz idziemy do takiego miłego pana. Wymieniajka surowców i tutaj bierzemy, ile sił wlezie. Zobaczcie, ile już tego mam. Kolejne bierzemy. Po prostu całość, kolejna. I tak sobie przerabiacie. Wszystko. I patrzcie, ile mam srebrnego łez. I to, o ile mi się wydaje, przerabia się teraz na tutaj u innego pana. Co ja tutaj dostałem za rzeczy? Wow! Buty pladyna, no jakieś od jakichś ludzi. A założę sobie, nie wiem czemu. I tutaj, o! Na to się wymienia na kryształki. I z kryształków możecie robić lepsze zbroje, więc ja sobie dla przykładu te kryształki trochę wezmę. Bo trochę ich potrzebuję, żeby zrobić szlachetny kamień. Ale na razie zrobimy ich więcej, tych kryształków. No i to tyle. Mamy 20 kryształków, bo już mam strasznie dużo tego. Swoją drogą muszę sobie kupić Ender Chest kolejny, albo VIP-a zakupić. Bo jest strasznie mało. Tu jest Ender Chest VIP. I tutaj zwykły Ender Chest za darmo. No i tutaj musimy oczywiście jeszcze, musi się znaleźć miejsce na nasze ochrona 6, dobra, to jest na pewno lepsze, więc sobie wyrzucimy te ochrony 6. Jeszcze ochrona 6, no niby taki netheritowy, ale tutaj mamy bardziej wartościowe rzeczy. Kill-off mój ulubiony schowałem, gdzie on jest? Tutaj. I to możemy rozdać jakimś biednym graczom, ale naprawdę prosto się tutaj zdobywa itemy. I dalej dzisiejszym sensem odcinka, zaraz zobaczycie, tylko coś zobaczę, tutaj gracze. No dobra, no i tutaj zaczynacie od set amatora, czyli za 16, ochrona 4, 3,
set ucznia, później musicie dać trochę więcej tego odłamków, później musicie za mnicha dać ochrona tutaj 8, to musicie właśnie te kryształki, więcej kryształków, set łowcy, później pustelnika, to później szlachetny kamień i nie możecie sobie na przykład przeskoczyć stąd tu, tylko musicie przez każdy level przejść. I szczerze, gdyby tak się robiło codziennie i by się tak robiło, to zobaczcie, jakie byście mieli rzeczy, ale to się naprawdę już bardzo ciężko zdobywa dla przykładu takiej osoby. No, jest to dużo pracy, czasochłonne. Ja wam jeszcze pokażę taką akcję tak zwaną. Przepraszam, zobaczcie to. Bierzecie nie najlepszy kill off, na przykład 4, zwykły. Bierzecie 3 firewelki, najsłabszą jaką macie elytrę. W moim przypadku to będzie ta elytra. I kiedy ktoś nie patrzy, idziecie tu. Taki przykład. I spadacie. A jeżeli widzicie zagrożenie, to uciekacie na elytra. I lecicie tutaj. Tutaj jest netherite. Skopujecie go. No jeszcze jeden na przykład, albo już słyszałem kogoś i właśnie dlatego warto czasami wrócić. Ej, czy dolecę? Idealnie, bo fajerwerki też trzeba jak najbardziej oszczędzać i te bloki netherytu przerobię sobie. Pyk, masz tabeczki i mamy tak oto netheryt. Tak się zdobywa. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, jak chcecie więcej, to cześć, to lajkujcie.